Rozwiąż nierówność. X razy 7x plus 2 większe od 7x plus 2. Tę nierówność rozwiążemy na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest wymnażamy po kolei wszystko przez nawias, czyli mamy 7x kwadrat plus 2x większe od 7x plus 2. Przerzucamy na lewą stronę, mamy 7x kwadrat plus 2x minus 7x minus 2 większe od 0. Czyli tak, 7x kwadrat, 2x minus 7x to jest minus 5x minus 2 większe od 0. Liczymy sobie deltę, czyli wypiszmy współczynniki. A to jest to, co przy x kwadrat, czyli 7. B to jest wyraz wolny, czyli minus 5. C to jest minus 2. Nasza delta to jest b kwadrat minus 4ac, czyli minus 5 do kwadratu, odjąć 4 razy 7 razy minus 2. Czyli 25 minus, minus i minus da nam plus. 4 razy 7 to jest 28, razy 2 to jest 56. Po zsumowaniu mamy 81. Pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 81, czyli 9. Następnie liczymy miejsca zerowe x1 oraz x2. x1 to było minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, a x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli u nas minus b to będzie minus, minus 5, czyli 5, odjąć pierwiastek z delty, czyli 9, na 2a, czyli na 2 razy 7. 5 odjąć 9 to jest minus 4, minus 4, 14, czyli minus 2 siódme. To jest pierwsze rozwiązanie. I drugie rozwiązanie, minus b, czyli 5 plus pierwiastek z delty, czyli 9, na 2a, czyli na 2 razy 7, czyli mamy 14 na 14, czyli 1. Zaznaczamy na osi miejsca zerowe, minus 2 siódme, 1, ramiona funkcji idą do góry. Patrzymy, gdzie ta funkcja jest dodatnia. Ona jest dodatnia tu i tu, bo w tym obszarze leżą ramiona funkcji nad osią x. No i to jest w zasadzie odpowiedź, czyli x należy od minus nieskończoności do minus 2 siódmych przedział otwarty, ponieważ mamy nierówność ostrą, tutaj mamy znak większości, suma od 1 do plus nieskończoności. I to jest odpowiedź. Druga metoda, szybsza. Biorę 7x plus 2 w nawias i przerzucam na lewą stronę. I mam wtedy x w nawiasie 7x plus 2, odjąć w nawiasie 7x plus 2, większe od 0. Wyłączam ten wspólny czynnik przed nawias, czyli 7x plus 2 wyłączam przed nawias. W nawiasie zostaje x minus 1, zamykam większe od 0. Tutaj jedynkę sobie wpisujemy, bo to jest jeden taki nawias. I teraz przyrównujemy do zera pierwszy nawias, przyrównujemy do zera drugi nawias. Mamy 7x plus 2 równa się 0, czyli 7x to się równa minus 2, dzielimy przez 7, x to są minus 2 siódme, to jest pierwsze miejsce zerowe, zobaczmy, takie samo jak tutaj. I w drugim nawiasie mamy x minus 1 równa się 0, czyli x równa się 1, mamy drugie miejsce zerowe. Dalej już jest tak samo, czyli zaznaczamy na osi, rysujemy wykres i odczytujemy z wykresu.